Hej, witam w kolejnym odcinku, ja jestem Vlocz i dalej naszymi włochami, dalej naszym Il Duce Italo Balbo ciśniemy. Tu jest drugi Il Duce Benito Mussolini. A tu jest Papa Franciszek III z Il Duce, powiedzmy. Nie, no, nie Papa Franciszek, tylko Julius IV. Co my tu mamy? Aha, widzisz to. Raz, dwa, trzy... Cztery kraje, wy? Oni, ja tam nie wiem już co poszli, ale okej. O, możemy też tutaj dać ostatnią rzecz. To ostatnio kłowi im się jeszcze nie dać, ale ja bym wywalał chyba dodatkowy atak. Ej, dobrze idzie, jak dobrze jeszcze trochę pójdzie, to wrzucimy na częściową mobilizację ekonomiczną. Co to jest? Ło, to jest fajne. To jest bardzo dobre. Może się poznać, czytać eventy. Ja nie mam czasu na tyle rzeczy, niestety. Bo muszę to nagrać. Nice. Ej, idzie ładnie. Jeszcze to zrobione, to zrobione. Dobra, zróbmy to. Czuję, że potem może wybuchać właśnie wojenka. Bo kiedyś ta wojna domowa musi wybuchać, a ja nie pamiętam kiedy. A, to by się przydało zrobić w ogóle. Kurde. Bastiko musi tam ogarnąć się. Jakie mamy w ogóle? Centralizowana władza, dobra, to jest to, co potrzebujemy. O! Wojny latynoamerykańskie. Kto dzisiaj walczy? Nicaragua z Cezarem kontra Honduras z Leonem. Castro. No. Dobra, zmieniamy. To są Włochy. Co może złego się stać, jak w piłkę... Piłkę nożną popsujemy. To jest to, co ja myślę. Czyli się udało. Jej. Ekonomia żyje. O, a tutaj rozwiązali to bardzo niefajnie dla Szwajcarii. Jak oni pójdą w nacjonalizm, to się nie zdziwię. To jest obra. A, to ochrony tego. Dobra. Ej, ciekawe. Dostałem właśnie. Nie... Niech będzie. O. Po pierwsze, ci się zreformowali. To jest ciekawe. Po drugie, Austria... no. Austria jest Austrią. A no i możemy zwiększyć sobie rzeczy tutaj. Sprawić. Gospodarkę. Teraz miałem przejrzeć, co jest dla nas opłacalne. Jej, coś tam było napisane, ale jak... Widzicie, jak czytam. Teraz, my możemy wstrzymać się chwilowo. Ja bym wziął przede wszystkim naszego szefa. Ekwador anektowany, XD. O, zaczyna się. Zamieszki w Wenecji. Zapiszmy sobie w ogóle, bo... Nie pamiętam, czy zapisywałem po poprzednim odcinku, czy nie. A, jestem przekonany, że... Mogłem zapomnieć i pewnie to zrobię. No, ewidentnie widzę, że nie zapisywałem, więc lepiej zapisać. Jeszcze źle kliknę, coś się wyskoczy i będzie problem. Teraz tak, czy mamy info? Chociaż jest. W kanale.
Miejmy nadzieję, że nie ucieknie. Dobra. Teraz tak, druga bitwa to jest bitwa, bo tam były cztery bitwy. A nie, to jest ostatnia już, dobra, bo przecież to były trzy etapy naprawy. Okej, to jest ciekawa rzecz. 5% nam zabiera aż. Ale okej. Nie, tam gdzie tam? Ile mogę to przytrzymać? Dobra. Ja nie mam żadnego tłumienia ich, halo? My nie mamy tak przypadkiem wojny? O, Puerto Rico powstało i ogłosiło niepodległość? Kanadyjczykom się zbuntowali? Ta, lol. Dobra, ci stać. Ci stać tutaj, ale wy będziecie nacierać. No nie, no, nasi najlepsze ziomki nasze. Jak oni mogą nas tak zdradzać? W ogóle mam wrażenie, że... No, że teraz jest dopiero dobrze. Ale nie zapomnieli panowie o czymś? Ja mam gdzieś jakiś event od tego? Nie, no nie mam. O. Widzę tak od razu? A jak dobrze pójdzie i szybko przede wszystkim, to... Dobra, to było naprawdę szybkie. To było mega szybkie, to... Dobra, naprawdę błyskawicznie nam się udało to ogarnąć. Zanim Austria zaczęła w ogóle nawet... No tak, Austriacy oczywiście, że zaczęli już tam kombinować po swojemu. Swoimi długimi łapkami. Ale my naprawdę szybko to ogarnęliśmy w tym momencie. A teraz oddawać moją flotę. To jest fajne. Ja bym to wziął, bo... Warsaw prosi się przyda, chociaż... Ile mam? Minus 20, minus 20 w offensive war. Dobra, dorzuć 3 stabilki jednak. Halo, a nasza flota? Ale ja chcę moją flotę. Jest moja flota. Doskonale.
Dobra, tak możemy zrobić. To to. Rumuni nam pogratulowali. Ej. Ej, na Austriaków z chęcią. Na Austriaków z chęcią lecimy. Nie wiem, jak oni to ogarnęli, ale mi pasuje. Kurde, korci, ale jeszcze... Jeszcze nie teraz. Najpierw Włochy jednoczymy. Teraz właśnie, my tu mamy pola. Dobra, zostaw jak jest. Dobra, to sobie na razie anulujemy, bo nie potrzebujemy jeszcze tej wojny. Boże, to była naprawdę błyskawiczna wojna. To ja teraz nie wiem, co zrobić, żeby było dobrze. Bo poszedłbym, mówię, karlistów uratował. Ej, dobra, jestem zaskoczony, że tak łatwo górale zeszli z góry i rozwalili ich. O, wszyscy na czerwonych, będzie ciekawie. A to lubię, jak PSA wygrywa, bo zawsze jest śmiesznie wtedy, jak, szczególnie gdy Japończyków z dupy dołączą. Silna Japonia nagle. No, serio zdradzili już na zawsze tam niebyt poszli? No, jak poszli w niebyt, to poszli w niebyt. Trudno. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Może być. Ją weźmiemy. Doskonale, cztery wojskowe. Aż człowiek się zastanawia, czy kolejny cywilniak, czy kolejnego cywilniaka nie walnąć. Chyba to jest dobry pomysł. Szczerze powiem tak. Tu byśmy walnęli go w stolicy. Ej, ale w sumie my forty powinniśmy klepać. Tak co, ale forty serio musimy klepać. Dobra, klepimy czołg. Kiedy Wlosz mówi, że trzeba klepać forty, więc budujemy czołg. Kurde, nie wcelowałem. Dobra, zrobimy tak. I moje pytanie, czy my dostajemy jakąś linię obronną w ogóle? Tutaj. Portugalia do Ententy. I w to trzeba iść. I w to idziemy. Potem idziemy szybko w to, żeby mieć więcej fortów i z górki. Brakuje ludzi, brakuje szpeju, głównie ludzi. O właśnie, tego nie posegregowałem. Tak ma być. Asyria. To jest... Ja muszę kiedyś tą Asyrią zagrać serio chyba. One shot stream znowu muszę robić jak kiedyś.
XD jak szybko. No ale trzeba rozpocząć. What? Nie, oni przetrwali i zawieszenie broni, co do. Myślałem, że. Okej, to jest dziwne. Nie, Asyria to jest powalona rzecz, naprawdę. Dobra, co te Węgry? O Boże, Słowacy zrobili. Transylwanię rozumiem jeszcze, ale Słowacy to mnie zdziwiło. Nad Tatrami se bliska. Normalnie. Mega ciekawe. No i tu by się przydało i chyba to zrobimy teraz. Zwiększenie populacji rekrutowalnej. Ale zobaczymy jeszcze szybko, czy tutaj nie ma czegoś fajnego. Ten odpada, ale jest fajny. Ten odpada. Tak jak patrzę, to jest spoko. No de facto... Boże, ile my mamy fabryk? Bardzo korci, ale zrobimy rzeczywiście więcej piechociarzy. Bo tutaj nie mamy bodajże nic fajnego. Jego można wziąć, bo piechota górska. Jego do okopania i tyle. Do logistyki. Dobra, widzę, że jest całkiem spoko. Dałoby się za to ogarnąć już rzeczy wojenne. O, zaprosili? Ej, dajesz, zgadzamy się. Co ja kliknąłem w... Dobra. Kurde, ale teraz akurat? Wiesz co, ja muszę to przemyśleć. Może w kolejnym odcinku się spotkamy i to ogarniemy. Bo ja muszę przemyśleć, bo jak nas ci zaatakują, jak z Austriakami będziemy się lali, to mamy przewalone tak mocno. Ale 5 dywizji właśnie się wystawia, no. Trudny orzech do zgryzienia, że tak powiem. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, tym będzie to wszystko. Przyjmę o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. I czystkę opozycji właśnie zrobiliśmy, robimy centralizację, bo to trzeba zrobić, póki jeszcze można. Ejo!